Spójrzcie na to. Ulubiona ofiara nas wszystkich znowu na kolanach. Pamiętasz nasze pierwsze spotkanie, Glorio? Zbliża się północ, wagon metra jest w połowie pusty. I przystawia się do mnie jakiś zboczek. Nagle pcha mnie na ścianę. Chcę mnie skrzywdzić, ale nikt nie reaguje. Nikt poza tobą. Interweniujesz, odpychasz go i szepczesz. Radzę ci stąd wpadać, koleś. Ha, ha, ha. Twarda babka. Okazałaś się oszustką, ale wtedy byłam zachwycona. Dobra, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Giro. Witam was w kolejnym odcinku z The Carnation. Ja sobie tutaj przy okazji włączam zawsze nazwę, żeby się nie pomylić, więc wybaczcie mi to. No i kochani, no jesteśmy dalej zamknięci. I widać, że Joy. Mamy teraz wspomnienie z Joy. Nie pomożesz mi, prawda? No raczej mi Benekin ci nie pomoże. W ogóle czym to jest? Patrzenie to coś już mnie zmęczyło. Obraz. Te kwadraty mogą być schodami do wyjścia. Winda do nieba. Spać nie chcemy jeszcze. Gdybym tylko mogła skoczyć do tej dziury. Po co mieć nogi, skoro nie da się nigdzie pójść? Aha. Wiem, że będzie po co myć nogi. Porcelanowy krater. Dobra, no zostaje nam tylko łóżko i kamera jeszcze, tak? To oko nigdy nie śpi. No definitywnie, nie? Definitywnie. Dobra. Dyrko. Łódka płynąca donikąd. No właśnie, i ta gra ma bardzo ciekawy system progresu, bo tak naprawdę tutaj nawet nie chodzi o to, żeby cokolwiek znaleźć. Tylko tutaj chodzi o to, żeby pochodzić i poczekać. Poczekaj, może coś znajdziesz. A nie, a może jednak nie. Dobra, dam radę. Będzie klikanko. Coś się udało. Wow. Chyba to raczej nie ty. Znów jesteś ładnie umalowana. No właśnie. Tutaj brudna w zniszczonych ubraniach. Tutaj w koszuli nocnej i w miarę ogarnięta. Co to było? Widziałem to. Ciekawe, czy da się przywrócić temu czemuś życie. Ale nie wiem, czy jest sens. W ogóle zauważcie, że mamy tutaj przedstawioną złotą klatkę. Złota klatka. Jak otworzyć te... drzwi? No właśnie, i złota klatka jest takim właśnie symbolem wielkiego dobrobytu, ale jednak pragnienie wolności przekreśla wszystkie te starania, które są wkładane w pielęgnowanie czegoś w tej złotej klatce. W środku jest kupa kości. Pachnie jak hermata? Wolność jest największym darem dla nas wszystkich. Te dwa zmienięte kształty w rogu pokoju to... psy? Zaczekaj! Dlaczego chcesz odejść? Mamy wszystko, czego potrzebuje taka kobieta jak ty. Wow. To było creepy jak cholera. Możemy tą piłkę ruszać. Raczej pusto. Trochę się boję teraz podchodzić tutaj. Patrzę, czy jest sens w ogóle ruszyć tą piłkę, ale chyba nie. To jest chyba tylko dodatek.
Z wnętrza wydobywa się dziwny zapach, kwaśny zapach. No nie, szachy czyżby? No i owszem. Dobra, tam jest skoczek, tu jest wieża. What? To może nie jest wieża. Czekajcie, czekajcie. Dobra, on powinien też tu skoczyć, no i tu też może, i tu jesteśmy z dwóch stron zbijani. What, really? Nie może być. Tam ten jest skoczek, to jest 100%. No naprawdę, to bym powiedział, że to jest wieża, chociaż patrząc po jego... No to musi być wieża. Jesteśmy zbijani przez nią. Jesteśmy przez wieżę. I to musi być królowa. Innej opcji nie widzę. Tylko co my tu musimy zrobić? Dobra, spróbujmy. Zobaczmy, co się stanie. Aha! Od początku. Rozumiem, że my musimy... Tak. Dobra, kapuje chyba. Chyba kapuje. Czyli tak, tu możemy dać królową. To tu już sobie skoczek nie podskoczy. Dajmy tu. Wow. Tak, bo tu trzy nam podskoczą. To nie jest zbyt. Dobra. Tu łącznie z królową skoczymy, to tak nie bardzo. I teraz skoczek walnie tutaj. Tutaj to nie będzie pasić, czyli teoria, jakbyśmy wieżę tu przesunęli. Ewentualnie, tylko tak, tutaj też wieża podskoczy, to nie bardzo. Można zrobić w inny sposób. Dać tutaj wieżę. Tutaj dać... Też nie pójdzie, kurde. Dobra, tu ją na razie przesuniemy. I dajemy tutaj w tej chwili naszą koleżankę. Tak, tylko teraz... No właśnie, teraz podskoczy tutaj... Podskoczy, no nie podskoczy skoczek. Nie ma jak. To teraz wieża tutaj będzie się chciała ruszyć. Shit. Dobra, to nie jest proste. To nie jest proste. Myślałem, że to będzie prostsze. I teraz myślę, jak to... Jak tego skoczka ruszyć. To w sumie nie ma jak. Ten złowieszczy znak składa się z oka, dłoni i kostki w trzech różnych kolorach. No właśnie, bo być może... Ej, ja to chyba spartoliłem. O, od początku to było. Jeszcze raz, jeszcze raz. No. Jeszcze raz. Ręka ma być niebieska, oko ma być czerwone. I kostka ma być różowa. Czyli skoczek ma być na ręce. Dobre, dobre pytanie, jak to zrobić. No, skoczkiem musimy zająć najpierw, co? Też trzy. Hmm.
naprawdę wcale nie jest proste. To naprawdę wcale nie jest proste. To musimy na oko ogólnie, na pewno. I z pewnością też musimy się pozbyć wieży stąd. Tylko tu też nie bardzo. Tutaj wszystkie mogą. Oh. No to wieżę przesuniemy tutaj może. Tutaj to się da zrobić. Tutaj to się da zrobić. No właśnie, oczko się świeci. Najgorzej będzie ze skoczkiem. Być może i nie będzie najgorszej. To tak, teraz koleżanka ma problem. Nadal to samo będzie. Nie powiem, bardzo ciekawe. I tak, czy w teorii... Tutaj jak to przeniesiemy... I mamy chyba to. Mamy to. Trudne nie było. Ale fajne, bardzo pomysłowe, bardzo pomysłowe, bardzo mi się to podobało. Fajna zagadka. Ten zły jeszcze znak. Dobra, to już mamy to. Gdzie przejście? Aha. Nie było to trudne, ale fajne. Naprawdę podobało mi się. Ja raczej, no, zagadki lubię, ale... Ale długo mi się skończy z ich rozwiązywaniem. Strasznie przekombinowuję. Ale tym razem było naprawdę bardzo ciekawie. Bob. Dobry piesek. Śpi spokojnie. Nieświadom zbrodni swojego pana. A to nie jest ten... Ten lokaj? Akwarium pełne pijawek. Nie poruszają się. Uuu. Złowię szczepcinka. Są tu małe drzwi. Jak je otworzyć? Pod dywanem coś jest. No i co jest? A, pod tym dywanem. Klucz. Dobra, ale to za chwilę. Te wielkie drzwi pewnie prowadzą do prywatnego apartamentu pana. Póki co są zamknięte. Ja nie poznaję tej twarzy. Jesteśmy we śnie definitywnie. Biurko ze szlachetnego drewna i zimnego marmuru. Spodem jest zamknięta szuflada. Dobra, tu już mamy wszystko przeszukane. Więc zaiste... Zaiste, ten kluczyk może być albo do tych drzwi małych na dole, albo do szuflady. Klucz idealnie pasuje. W szufladzie leży mały kawałek surowego mięsa. Wezmę go ze sobą. Może pince? Lepiej go nie budzić, mógłby zacząć szczekać. To tu małe drzwi, jak je otworzyć? No właśnie. Pijawki mają ucztę. Świeże mięso pobudziło te potwory do życia. No właśnie, tylko szkoda, że tylko to. Co już? Tu coś się stało. Portret wydaje się żywszy niż wcześniej. To też zauważyłem. Co, że mam mi wychodzić w ten sposób? Tak.
Ciekawe. Ciekawe. Dobra, idziemy na dół. Żegnaj, piesku. Muszę wracać do domu. Miło było cię poznać. Raczej to nie jest twój dom. Wyszłam. W końcu. Gloria, ty po prostu oszalałaś już. Jak mam opuścić to miejsce? Właśnie jak? No właśnie jak? Wygląda na to, że tu kończy się most. Ten słupek wydaje się za mały, by dało się na nim stanąć. Na szczęście... tancerka umie zachować równowagę. Esa! Przynajmniej zmysłu równowagi nigdy mi nie odbierze. No właśnie, udało się za pierwszym razem, bo dziwo. To było easy. Violet, mogę utonąć. To rozwiązałoby wszystkie problemy. Nie mów tak. To nie rozwiązuje żadnych problemów. To nie rozwiązuje żadnych problemów. Najmniej mi osobiście nie. Ciemna czerwień. Taka młoda. Taka utalentowana. Idzie na dno. Co mi się wydaje? Nigdy nie widziałam rzeźby, która wyglądałaby na tak zawstydzoną. Mi się wydaje, że my wcale nie jesteśmy porwani. Pomarańcz musi lśnić. Czysty pokój to czysty umysł. Właśnie, że my jesteśmy w naszym umyśle uwięzieni. Dobra, chodźmy na górę. Kim? To jest Gloria. Ach, tu jesteś, Glorio. Czekaliśmy na ciebie. Skąd znasz moje imię? Zgadłam. Wyglądasz na Glorię. Dziwne. Zaraz. Powiedziałeś, że na mnie czekaliście? Kim właściwie jesteś? Nie wiesz? Skąd mam wiedzieć? Pierwszy raz cię widzę. Doprawdy? Nie mam na to czasu. O, gdzieś ci się spieszy? Właściwie to tak. Próbuję wrócić do domu i nie mam czasu na rozmowy. Dom! Cóż za wspaniała koncepcja. Zwłaszcza gdy w łazience jest prysznic z deszczownicą, a na łóżku leży czysta jedwabna pościel. Jesteś bezdomna? A na taką wyglądam? Och, nie oceniam ludzi po wyglądzie, ale... na tych łapkach zwykle siadają tylko turyści lub włóczędzy, a ty nie wyglądasz na turystkę. Masz rację, nie mam domu. Ale go nie potrzebuję, bo mam coś znacznie większego. Apartament? Coś lepszego. Weź głęboki oddech i spójrz w górę. Nieba widać przez dachu kąt. Modrość i ciszę. Drzewo jakieś przed dachu kąt. Liście kołysze. Paul Verlaine w tłumaczeniu Zenona Przesmyckiego. Wow. Uczyłam się tego wiersza w gimnazjum. Jestem zaskoczona, że też go znasz. Któż by się spodziewał? To jesteś ty w przyszłości. Chcesz chwilę posiedzieć ze mną na ławce? Popatrzeć w niebo i odetchnąć?
Ja doceniam zaproszenie, ale miałem ciężki wieczór. Jestem zmęczona, głodna i śmierdzę zatęchłą piwnicą. Muszę wrócić do domu, wziąć prysznic i przespać cały dzień. Rozumiem, Glorio. To część twojej podróży. Nie możesz pominąć żadnego kroku, choć droga może być kręta. Nie martw się, siwy warkoczu. Przeżyję, obiecuję. Pamiętaj, jeśli będziesz potrzebować pomocy, wiesz, gdzie mnie znaleźć. I nie zapomnij zostawić trochę miejsca w swojej piersi. Zapamiętam. Definitywnie to jest Gloria z przyszłości. Może zaczekam, aż się otworzy. Przecież nie zostanę tu na wieki. Wydaje mi się, że tak naprawdę to zamknięcie to jest... Zostawić trochę miejsca w piersi? Co to w ogóle znaczy? No właśnie. Tutaj zresztą zobaczcie, że to są osoby mega podobne. To są w ogóle ciała tych osób. Bo to jest nasza matka bodajże. Tymi perłami. Czy czasem spoglądasz w dal i zastanawiasz się, czy wszystko potoczyłoby się inaczej, gdybym nie była taka uparta? Czasem się zastanawiam, nie powiem, że nie. Czasem się zastanawiam. No właśnie, to są osoby, które... Tak naprawdę, w ogóle Gloria zniknęła. Występowały w naszym życiu już. Wrzuciłam monetę i pomyślałam życzenie. Raczej się nie spełni. Mogłam dołączyć do St. Louis Group. Nikt nie byłby w stanie ze mną konkurować. Tancerka, 1789. Wygląda na zuchwałą i wolną, nawet w poczcie bestii. No właśnie, to jest wszędzie symbolika. Pony, boczek, warzywa i tiramisu. Mogłem zrobić zakupy. Czemu powiedziałam, że mi ulżyło? Dlaczego nie próbowałam jej przekonać? Mogłyśmy się razem zestarzeć. No to też nie miałoby żadnego sensu. To też nie miałoby żadnego sensu. Bo tam jest przejście na górę, ale tu jeszcze mam jednego kubka. Kim ty jesteś? Biel, spójrz na te wrota. Dałbym wszystko, by dostać się do tego zamku. Właśnie, to też się spełnia. Wrota, nie da się przez nie wejść. Ani wyjść. Kiedyś wrócę tu z buldożerem. I właśnie to też jest zawsze taka dygresja, że trawa jest bardziej zielona za płotem, prawda? Jedni chcą stąd uciec, drudzy daliby wszystko, żeby się tylko tu dostać. Ale tak jest ze wszystkim. Całe życie na tym polega. Całe życie na tym polega. Da się cofnąć? Nie da się cofnąć. Te same osoby chyba. Ach, Paryż zawsze pozostanie Paryżem. Brud, brud i ubóstwo, naprawdę nic więcej. To moja twarz na okładce magazynu? No raczej zaginęłaś to z pewnością. No za ośmiornica jeszcze tutaj jest. Stella. Nowy dramat Orsona Bergmana. To ironiczne. Jakie to ironiczne.
Książki o architekturze Haussmanna i filozofii egzystencjalnej. Dobra, tu jest zamknięte niestety. Ale teraz naprawdę wygląda jak Paryż, to dosłownie, wszędzie śmieci. Paryż zawsze pozostanie Paryżem, to dosłownie Gloria. Dosłownie. Pustka. Lenest, nigdy nie słyszałem o tym klubie. Unjorniuro, dobra, nie będę nic mówił. Nie znam francuskiego. Mamusia zawsze powtarzała, zjedz warzywa. I widzisz, gdzie cię doprowadziło. Warzywka ble. Jakbyś była grubsza, to by cię nikt nie porwał. To urny. Na prochy lub przyprawy. Raczej przypraw bym tam nie trzymał. Jakoś smakowałoby dziwnie. Tak jak mamusia uczyła, gotowała. O Boże, to było złe. To nie było przejścia żadnego już? Ej, bo to mi nie pasi. Było więcej rzeczy. Czegoś nie przegapiłem. Może i nie. Tam jest chyba fejkowe miasto. Tak się wydaje przynajmniej. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, ale w ogóle wiecie, zauważyłem, że bardzo słabo się ta seria ogląda. Ja i tak ją skończę, żeby nie było, bo mi się dobrze w to gra, ale naprawdę bardzo słabo się ogląda. Być może przez miniaturkę. Bulwar Beaumachias 68. Udało mi się. Śmieciarze strajkują, czy co? Dlatego powiedziałem, że bardzo podobny do Paryża. Ale widać, że twórcy też nawiązują do tej sytuacji. Ale powiem wam osobiście, że byłem w Paryżu i nawet jak śmieciarze nie strajkowali, to tam jest taki kurde syf. Że naprawdę, no... Ja bardzo doceniłem Polskę pod tym względem. Mega, naprawdę mega. Klucze, kurwa. Nie mam kluczy. Halo? Kto tam? Klatko. Głowa. Rozumiem. Pomożesz mi wejść do mojego mieszkania? Ona może. Głos z zewnątrz. Może to wziąć. Ale wielgachny gwóźdź. Mogę otworzyć mi zamek. Dziękuję, głosie z piwnicy. Zaczekaj. Czy ty też możesz pomóc? Jasne. Czego potrzebujesz? Ona nie chce. Drażnić głosu z zewnątrz. Nie drażnisz mnie. Co mogę dla ciebie zrobić? To kapie. Na jej głowę. To męczące. Chcesz się czymś przykryć? Tak. Głos z zewnątrz jest miły. Mów mi, Gloria. Zobaczę, co da się zrobić. Zwykła kupa śmieci. No właśnie, czymś przykryć. W ogóle kiedyś była taka tortura. Która właśnie polegała na tym, żeby coś kapało na głowę skazańca. Nie ma tu nic poza tym dziadowskim parasolem. Ale powinno wystarczyć.
I właśnie to jest takie nawet przysłowie, że krople drąży skałę. I na tym samym w sumie to polegało, że wręcz doprowadzało to szaleństwa człowieka. Tylko to udało mi się znaleźć. Przykro mi, że nie jest w lepszym stanie. Mam nadzieję, że to jest jej lepiej. Jesteś miła. Głos jest z zewnątrz. Masz jakieś imię? Głos jest z piwnicy? Ona ma bałagan w głowie. W klatce. Co? Dobrze, do zoba... Miłego dnia. Okej. Czyli ona ma bałagan w głowie. Oj ma. No dawaj. Tak, udało się. Nadchodzę ciepły domku. Pachnie cytrynowym detergentem i starą gumą. To na pewno moje mieszkanie. Detergent i stara guma. Jakaś poczta? Ulotka reklamująca rejs do Pacyfiku i sterta modowych katalogów. Z kim miałabym wybrać się w podróż i dla kogo mam się ładnie ubierać? Słyszę psa chyba. A przynajmniej tak mi się wydawało. Nie mogę się doczekać prysznica. Nigdy nie wie... No co? Nie udało się, dobra. Trzecie piętro. Jedziemy. Może kieliszeczek wina przed szarowaniem. A może później? Do pizzy? Znów się pozmieniało wszystko. Za późno by pukać. Sąsiadka. Co powiedziała? Zwykle nie podsłuchuję rozmów, ale... Proszę, kochanie, przestań płakać. Mama dłużej tego nie wytrzyma. Może jakoś jej pomogę? Spójrz. Kurwa. No ale jak ja mam jej pomóc? Ulala. Dobra, pierwsze piętro to jakiś schowek. Wiem. Musimy wycieraczki ogarnąć. A to jest akurat babulki. Wow. Co tu się od tyle nie pawliło? Drugie piętro. Lepiej wezmę tę. No właśnie, i to była ta. Babuleńka była ostatnia. Czy koło... O! Czwarte? What? No tu się dzieje. Jest piąte? Jest piąte. No wiem, że tu jeszcze się wrócimy z pewnością. Wydaje mi się, że musimy te wycieraczki dopasować. Się cofnie pewnie. Dziecko w końcu zasnęło. Śpi słodko, aniołku. Mama musi też odpocząć. No właśnie. Następni byli chyba kłócący się sąsiedzi. Czegoś takiego nie da się naprawić przeprosinami.
Tak, definitywnie. Tutaj były potem kłócące się osoby. Kurde faja. Ale mnie wydygali. Dziady jedne. Będę miał majtki do wymiany. Już nie powiem, bo wczoraj grałem w Demonologist. Testowaliśmy z Discordami, jak to tam było. I powiem wam, że no, gierka ma pierdyknięcie. Przy pierwszym jumpscare naprawdę krzyknąłem jak mała dziewczynka. Czy to ja jestem głupia, próbując uratować nasz związek? Czy może to on jest tchórzem, bo się poddał? Codzienna dawka sztuki potrafi odgonić demony. Drygent, dobrze pamiętam. Tylko nie widziałem tu nigdzie jego... A nie, dobra, jest. Tu gdzieś musi być, ej. Tu nie ma drygenta. Tu widzę, że to są jego rzeczy. Ta gra ma sporo bugów, z tego co zauważyłem. To jest... smoczek znów? To jest herbatka. No nie, to u drygenta to powinno być coś innego. U drygenta powinno być, no, zęby pianina, tak zwane. Fortepianu, pianina. Ale nie widzę tutaj tego. A tu jest, dobra. Ale poukrywane. Widzicie, wiedziałem jak to wygląda, ale nie wiedziałem jak to nazwać. To się jakoś nazywa. Klawiatura. To jest po prostu chyba klawiatura. Nawet diabeł zatańczy przy dobrej muzyce. Teraz będzie babuleńka. Nieważne ile herbat zaparzę, nikt nie przychodzi. Babuleńka jest na samym dole. To będzie chyba ostatnia osoba. Liczę na to, że to się cofnęło. What? Pomieszały się teraz. To musi być czwarte, w takim razie albo piąte. Innej opcji nie widzę. Ale to jest dziecko, to nie, czyli piąte. Tak, pomieszały się wszystkie piętra. Zobaczcie, zobaczymy czy szóste... Jest szóste piętro! Co my tu mamy? Gołąbki marnotrawne wracają do gniazda? Nie wiedziałam, że ktoś tu jest. Każdy ptaszek wie, że skórnika Wielkiego Bu się nie odlatuje. Wielkiego Bu? Wasze ptasie muszczki obmyśliły beznadziejny plan, moje kurczaczki. Że co proszę? Co takie malutkie kurczęta mogą wiedzieć o śpiewie ptaszka na uwięzi? Chyba już sobie pójdę. Tak, tak. Idź. A ja posprzątam tutaj samodzielnie. O, mamy w sumie secret chyba. To też coś sprawdzę jeszcze. Idziemy na czwarte. O. Tutaj teraz możemy jechać do góry, tak? No to lecimy na maksa. Piąte. Szóste. Szóste jest maksymalne. Ale da się tutaj jechać na górę. Aha, czyli to nie był secret. To nie był secret jednak.
Wiem, że może jakoś fajnie, wiecie, nam się udało, ale niestety nie. Dobra, trzecie piętro. Trzecie i chyba ostatnie. Czy ostatnie? No ostatni... Ostatni, no. Ostatnia wycieczka. Fajnie gwiżdże, ale dla kogo? Mamy naszą klatkę. Moje drzwi powinny być tutaj. Moje mieszkanie. Moje maleńkie gniazdko. Błagam. Oddajcie mi moje życie. No i niestety...